Cześć, dobry, Tomski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w ten Vampire the Masquerade Bloodlines. I łowcy? Tak mi się wydaje. Że chyba tak. Okej, okay, troszeczkę mnie tutaj... Powiedzmy, że przyszpili, bo z nimi większego problemu. Pytanie, to gdzie powinniśmy się teraz udać, bo tam są kraty, no to tędy musimy. Wiecie co, w takim razie skoro walczymy z łowcami, to ja chyba sobie zmienię na Uzi. Nie będzie aż tak trudne. Pięknie. I ten zdecydowanie mocno dostał. Co tu mamy? Shin, no, coś tam. Więc są policjanci, którzy udają. I mamy kuszę. Wysimy z niego krew. Zobaczmy od razu, co to są za bronie. Walka wręcz, obrażenia są mniejsze, ale mamy już taki, mieliśmy taki miecz. I przy okazji mamy też pistolet Glocka. Niech to nas interesuje. Dajemy kosmicznie małe obrażenia. Zróbmy save'a. Widzę, że dużo krwi mi doszło za zabicie tego kolesia. I mam nadzieję, że to się opłaci. Dobra, otwórzmy ten zamek. Mamy ciekawego? Nie. Teraz tutaj. Czy to nie są przypadkiem te kanały już z... w których chodziliśmy wcześniej? Dobra, chodź, idziemy. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Pięknie. Kolejna kusza. I co my tu mamy? Kolejny miecz, ale to nam nie jest raczej potrzebne. Chodź do mnie. Przebili się przez ścianę, nieźle. Chodź tu. Pięknie. Zrobiliśmy się całkiem nieźli w tą walkę. Okej. Teraz się schowam. Ej, tu się odłupują elementy. Pięknie. No, zregeneruj moc. I na tym chyba byśmy skończyli walkę z nimi. Świetnie, teraz trochę leczenia. Jeszcze raz. Krwawa tarcza, kradzież krwi, doskonale. Co mi tu wyrzucili? Amunicję, może być? Save all. Ciekawy też poziom, jesteśmy w metrze. Generalnie. I gdzie teraz powinniśmy się udać, co?
Tędy weszliśmy. No jak teraz wyjść? Może tam coś jest? Nie, tam jest ciemność. Tu nic nie ma. Gro, gdzie mam teraz iść? Tak jakbym miał skoczyć na to, ale... Nie jestem przekonany. Bez jaj. I tego sobie wypiję. Dzięki, $500, ładnie. I 3 punkty doświadczenia. I cięcie. Pięknie. Dobra, wykonaliśmy to zadanie. Mogliśmy to zadanie już wykonać w bardziej, mniej kłopotliwy, znaczy sposób. Ale dostalibyśmy wtedy za to $250, a nie 500. No i oczywiście nie zdobylibyśmy kurszy. Dobra, jesteśmy w kanałach. Świetnie, misja zakończona. 3 punkty doświadczenia. Szybka w zasadzie ta misja była. I teraz musimy znaleźć wyjście z kanału. Może gdzieś tędy? No, bardzo ładnie. Możemy się już udać do Chinatown. Ja bym chciał jednak jeszcze się udać do Isaaca. Powiadomimy go na pewno o tym, co zrobiliśmy. I to nawet jesteśmy obok jego głównej siedziby. Świetnie. No i że rozwiązaliśmy problem, który stał za producentami filmów. Czyli tym takim wampirem z Sabatu. Troszkę zmutowanym. Evening. Kingsway. Był tam Trims. Zwróć uwagę na czas przeszły. Exceptional. Come by in a little while. I should have something for you then. Nie ma potrzeby. Z przyjemnością pomogę anarchistom, ale mam inne pytanie. Certainly. Mogę zrobić coś jeszcze w tym mieście? There is something, but it involves a gargoyle. I can see that's got your attention. Gargulec. Tak, opowiedz mi o tym gargulcu. It's taken up residence in my beloved Asian theater. It is closed now, but that's beside the point. I sent some people to evict it, and it sent them back with a few less limbs. I can't have that monster attacking kindred in my city. To ciekawe, ale jak należy się uporać z gargulcem? It's a walking block of stone with a taste for blood. I'd suggest whatever method doesn't result in you being eviscerated. In truth, I'd rather have it as an ally, but I doubt it's going to be chatty. Here's the key for the theater. I'll leave it up to you. Zobacz, co da się zrobić. Mam inne pytanie. Certainly. Opowiedz mi o sobie. In your lifetime, unwittingly or not, you have seen an Isaac Abrams production. As the financier of 30% of American film's top 100 movies, you must have. Being the Baron of Hollywood, I can do any project I want. Jestem pod wrażeniem. Z kim najbardziej lubiłeś pracować? Stewart, Lean, Hitchcock, Wilder, Holden, Dean, Scorsese, De Niro, and last but not least, Ash, my child. I remember some studio suit lost in time telling me the only thing they could use Bogart for was to move furniture. Ash? Ash. Where do I begin? 7 years ago, I saw a casting session for what would become Negative Zero. The moment I set eyes on him, the passion of his performance, I knew he had it. Udalej. I hadn't seen anything like him since Clift or Dean. He had the looks, the charisma, lure, that undefinable quality that makes a film legend.
My first movie with him made him a sensation, and it also changed him. Jak? Once everyone knew who he was, I no longer did. The parties, the drinking, the sports cars, the women. One night when I came to discuss his next role, I found him nearly dead of an overdose, and I couldn't let him go. Czynienie go swoim dzieckiem, żeby go uratować? I acted on impulse. I'd seen so many others die before their time, but with Ash, I had a chance to prevent that fate. Co się stało? It devastated Ash. He still wanted to act, but I denied him his place in the limelight. He had to lie to his friends about his new lifestyle. He had to feed. I gave him a club, a scrap of his former glory. I did everything I could to facilitate the change. Czy on cię nienawidzi? He feels obligated to me. I don't think he hates me. Resents me, maybe. I am his sire and he is my child, and there is a responsibility and respect inherent in that bond. Even if we are no longer the friends we were. Mam inne pytanie? Certainly. Co może powiedzieć o Nosferatu? The Nosferatu? I pity them, but I loathe their presence. I deal with them when it's necessary. I know they're beneath my city somewhere, but only they know where. They respect my streets and I keep my politics out of their sewers. But I don't trust them by any stretch of the word. Mam inne pytanie? Certainly. Co mi powiesz o Velvet? You've met VV, have you? Of all the kindred I know, she seems the most alive. She's still young, though, but nonetheless adept. She's not my child, but she's become like a daughter to me. Mm-hmm. No dobra, do zobaczenia, Isaac. Mogę ci jeszcze powiedzieć o tym, że nie. Dobra, dostaliśmy zadanie na Gargulsa, ale żeby go wykonać w miarę sensownie, trzeba będzie się skontaktować z Straussem, czy jak się nazywał ten przywódca naszego domu. I to rozpocznie zadanie, które umożliwi nam dotarcie, znaczy no, otrzymanie nowego domu, którym będzie oczywiście pokój w tamtym miejscu. Dobra, więc idziemy do taksówkarza. Zrobię sobie save'a. I pojedziemy do Śródmieścia. A, i przy okazji, tak, jedź po prostu. Przy okazji może do Santa Monica. Zobaczymy, czy też dostaliśmy tego maila od Nosferatu. No i czy nasze urocze zwierzątko ubrało się jakoś sensownie. To mnie ciekawi najbardziej. Jeżeli dostaniemy maila, to będziemy w stanie już rozpocząć to zadanie. Bo w sumie do roboty mamy cały czas bardzo dużo. Oh, hello. I'm so glad you're back. I've been waiting forever. I've been kind of nervous. I can't feel you inside my veins anymore. I just need a little more, please. Master. Just a few drops. Oczywiście, chodź tu, mój zwierzaczku. No nie wiem, co dla mnie ostatnio zrobiłaś. Heather, robi się niebezpiecznie. Do twojego proszę cię, abyś mnie opuściła, jedynka. Thank you. Amazing. I feel so much better. Like I'm the most important person in the world. Next to you, of course. Okej. Ale urocza, zobaczymy się później, Heather. Okej. Okay. Ten wygląd mi się zdecydowanie bardziej podoba. Mamy mail. 7 nieprzystanych? Jezus Maria. Okej. Okay. Cena. Może tak. D. Usuń. Dobra, cena. Za atak zwyczajnie płaci się później, przyjaciel. Okej, okay, następny. Może tak, usuń.
Jedynka, jeden koncentrator sieci. Mitnik z tej strony. Mam informację co do pierwszego z koncentratorów sieci. Terminal jest w Santa Monica, w starym budynku o nazwie Megahoods Computing. Prześlę ci kolejnego maila po rekonesansie. Włącz terminal, znajdź katalog ochrona sieci i przeprowadź komendę searchnet. Hasło do katalogu to Gil Bates. Nie pytaj, skontaktuję się z tobą, gdy zobaczę, że koncentrator jest aktywny. Jak to się nazywa ten budynek? Santa Monica, w starym budynku o nazwie Mega Hearts Computing. Ok. Następny. Od zwiat w Mega Hearts Computing. Mega Hearts Computing jest na końcu drugiej ulicy w Santa Monica, już tuż obok klubu The Asylum. Można wejść jedynie tylnymi drzwiami, więc musisz znaleźć alejki, żeby wejść od tyłu. Klucz do drzwi zostawiłem ci w skrytce. Powodzenia, dzieciaku. Tym razem powinno być łatwo. Biblioteka. Beckett Legend. Legenda VTM. Witaj młoda istota. Mój znajomy opowiedział mi, że znaleziono starszego sabatnika w letargu w publicznej bibliotece, ale nie uwierzyłem w ani jedno słowo. Znajomy zszedł więc przez wyjście ewakuacyjne w kanałach, aby potraktować członka starszyzny kołkiem. Zanim ktoś próbuje go obudzić, jakaś krwawa ofiara, od tamtej pory słuch o nim zaginął. Mam nadzieję, że zdołasz się dowiedzieć, co się stało bez żadnego rozlewu krwi. Beckett. Okej. Jeśli... Bradham. Jeśli to czytasz, to wywnioskuję, że nadal jesteś wśród nieumarłych. Mam dla ciebie propozycję, o ile masz trochę czasu. A wiesz, gdzie mnie znaleźć, tym razem nie będzie tak trudno. Bertram, nie pamiętam już, kto to jest Bertram. Kolejny. Gary. Siema, szefie. Robiłem trochę wiosennych porządków. Padło mi w ręce coś, co może ci się spodobać. Miejscowy dzieciak zabujał się w lokalnej ulubionej modelce wariatce o imieniu Janet Worman. Wziął mnie na wspominki, więc jak znajdziesz kopię filmu Tap Hotel, gdzie zresztą grałem, to podaruję ci plakat tej pociągającej świruski. Umieść kasetę w skrzynce, a ja ci dostarczę plakat do schronienia. Okej. Okay. Larry. Mam też mnóstwo innego towaru. Ziom mam o wiele gorętszy i zabójczy kontrabandy. Wiesz, i jak wszyscy inni jakoś dostawcy w LA ciągle zdobywa nowe zapasy, więc przyjdź je obczaić. Super, to jest koniec. Sporo maili naprawdę dostaliśmy. Koniec. Jest w ogóle też kilka miejsc, które chciałbym odwiedzić. Dobra, zamknijmy. A możemy też pójść do Becketa. Nie Beckett, tylko jak się nazywała tam cholerna postać. Moment. Zostawiliśmy w skrytce klucz, to jeszcze moment. O właśnie, klucz do Mega Hearts Computing. Weź. Świetnie. Bo bez tego byśmy przecież nie mogli ruszyć tam dalej. Jakąś płytę z CD znaleźliśmy, nie wiem czy pamiętacie. Właśnie, na etykiecie płyty jest napisane Betang. Pójdziemy do Tanga w takim razie. Zróbmy sobie wam. Tank jest nie jest aż tak daleko, no nie powinno być problematyczne. I do tego computing można chyba wejść gdzieś tędy. No właśnie. No to przy okazji, skoro już tutaj jesteśmy. Czy to będą jacyś strażnicy, czy nie? Tam był szyb wentylacyjny, widziałem. Tak,
Prawda, to nie wiem do czego miałoby mi to służyć. Dobra, wleźliśmy tutaj. Świetnie. No, come on, Boże drogi, jak ja nie lubię tego. Ok, świetnie. I dokąd to mnie zaprowadzi? Tylko nie uciec do tego samego pokoju. Wow, cudownie, naprawdę. Zużyłem tylko niepotrzebnie krew. Coś tu uruchomiłem. Ale nadal nie widzę w tym za bardzo sensu. No wreszcie. Nie wiem, do czego tamto było przejście, ale spoko. Ochrona sieci. Otrzymano punkt doświadczenia. Nieznana akcja dzieciaku. Niezła akcja dzieciaku. Wyślę ci mailem instrukcję do kolejnego koncentratora Mifnik. Świetnie. Koniec. No i super. Dobra, wychodzimy stąd w takim razie. Proste zadanie. Dostaliśmy dwa darmowe w zasadzie punkty doświadczenia. Mnie się to podoba. Zasuwam do Tanga. A od Tanga ruszymy w stronę siedziby Tremer. Save all. I'm glad you're here. I've heard you've been up to quite a bit lately. Very interesting. I was hoping you could help me with something. A little bird said they spotted you down in the Warrens. Gonna be back there soon. To możliwe. Czego potrzebujesz? I'm looking for a data CD. It was lost down there, supposedly. Find it for me and I'll teach you a thing or two. Some stuff that could really come in handy. No i pięknie, mamy to akurat. From the sound of things. Brzmi nieźle. Great. Go to the Warrens. Then find the data CD. Don't bother asking around for it. I've already made a pest of myself about this. Just find it and bring it back. Całkowicie przez przypadek ją znalazłem, ale okej. Ah, excellent. Now listen up, fledgling. You might want to take notes. Ua, jesteś mistrzem komputerów. Mogę zadać ci kilka pytań? Cholera. Koleś, naprawdę dużo wiesz o komputerach. Dzięki, do zobaczenia. Like what? Chciałem się dowiedzieć czegoś o sektach. Sure, fledgling. It's war out there, after all. You should know all you can about the different sides. Co mi powiesz o anarchistach? Camarilli, chcesz się czegoś zabać? To już mieliśmy. Czy mi się wydaje, czy my właśnie dostaliśmy punkt do hackingu? Hacking na 8 poziomie. Tak, komputery mi wzrosły do maksymalnego poziomu. Super, to dobrze, że nie zainwestowałem w nie wcześniej. Okej, mamy 7 punktów. No to w takim razie poczekamy, aż będziemy mieć więcej. Jeszcze jeden punkt do siły. Ale to super. Dobra. No to za darmo punkcik. Okej, my zasuwamy teraz do tego drugiego miejsca. Gdzie mam jeszcze coś do zrobienia? Hop in. Chinatown jest już dostępny. Na razie do downtown. W tym mieście. Powinniśmy też wrócić do naszego mieszkania. No i teraz pytanie, bo ja nigdy nie pamiętam, w którą stronę tak naprawdę trzeba iść. Dobra, szukamy tego naszego budynku. Ponieważ na maila dostaniemy
nową wskazówkę, gdzie teraz się udać, zamontować kolejną, czy zinfiltrować kolejną sieć komputerową. Czy to powiecie, że to jest to miejsce, do którego powinien się udać? Ale jestem pewien, że nie będzie to miejsce. Oczywiście, że nie. Jezu, zawsze wybiorę z moją stronę. Zawsze. Masakra, powiem wam, nagrałem się chyba z 10 odcinków. Bo znowu nagrywam oczywiście pod rząd. Mam teraz akurat czas, więc będę chciał skończyć tą grę w ciągu najbliższych kilku dni. Tak, żeby już nikt nie posądził mnie o kończenie jakiegokolwiek projektu. Będę chciał kończyć wszystkie projekty. A co tam? Yeah. Tak ma być. No i zobaczymy, co byśmy sobie wzięli po tej grze. Może Mass Effecta 2 właśnie. Na modzie. Znaczy nie na modzie, tylko na Renegacie. Mam kilka odcinków już gotowych, więc można by to spokojnie zacząć przesyłać. Dlaczego by nie? Dałoby się to zrobić. Może z kolei coś innego. No nie wiem, pomyślę. Na litość boską, czy to znowu nie jest to miejsce? Kurwa, jak ja nienawidzę tej mapy. Po prostu nie znoszę jej. Gdzie jest ten cholerny budynek? Tak mnie to denerwuje. Gdzie ja kurwa jestem? Oczywiście, że tak ten budynek. Nie po tej stronie. Przepraszam was za to, ale... Niestety nie jestem zbyt ogarnięty, jeżeli idzie o Śródmieście. Zawsze mam problem. Nie pamiętam nigdy, czy to jest prawo, czy lewo, a ta mapa jest po prostu taka długa. I mnie to wkurza. Na pewno tam nie? Tam na pewno nie. Do Wento, wiesz, że Ventru też nie ma co iść. Powoli się też zastanawiam, do którego zakończenia gry dążyć. Bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to gra posiada aż... O, tutaj jest to. Dobra. To gra posiada aż 6 zaróżnych zakończeń, więc... I to w zależności od tego, w jakiej faktycznie podejmowaliśmy decyzję wcześniej. Komu pomogliśmy, a komu nie. Więc tutaj dążę do tego, by zakończyć grę po stronie mojego rodu. Mam kilka pytań. Mam do ciebie pytanie o gargulce. Wygląda to, że jeden z nich mieszka w starym teatrze w Hollywood. Mam kilka pytań. Czym jest gargulec? A gargoyle. Put simply, is a creature that was created to protect the Tremere clan in the early years of our existence. They are very powerful and not to be trifled with. Tremerzy je stworzyli? Yes. We used our extensive knowledge of blood magics to create a race of protectors. They served that purpose well, but they have also caused many problems. It's a complicated issue. Jak bardzo skomplikowana? Well, many gargoyles still serve the Tremere masters, but a number of them have since rebelled and gone into hiding. They are a sentient race, but ultimately unfit for the freedom they desire. They need the guidance of their former masters. Masz w tej sprawie osobiste doświadczenia, Max. Yes, I know something of gargoyles, and of this gargoyle in particular. I had hoped that he would meet his final death. But it seems my creation still lives to torment me. Co? Twój twór? Yes. Many years ago, I created this gargoyle to protect the Chantry from our enemies. He was a faithful servant and saved my life more than once. Unfortunately, he became increasingly upset about his role as my protector and wished to be set free. I refused to do so. Finally, he stole away into the night. And I haven't seen him since. Rozumiem, cóż, Isaac. Abrams poprosił mnie o pozbycie się tego gargulca. Isaac Abrams. His disrespect for the Camarilla is surpassed only by his hatred of LaCroix. If he finds out, it will be a source of great embarrassment for the clan and the Camarilla.
He cannot learn that this gargoyle was my creation. Do you understand? Całkowicie. Zachowam sekret klanu. Ah, I see that you've learned well. Despite the indiscretions of your sire, you are proving to be an asset for the clan. I commend and thank you, Neonate. Nie ma problemu. Co teraz mam zrobić? Here, take this. It is an ancient ward that may help you on your battle with the gargoyle. You need only carry it on your person to enjoy its protection. Runa trzeciego oka. Dzięki, ale jak najlepiej walczyć z gargulcem? With much difficulty, I'm afraid. Gargoyles are notoriously resilient. Their hides are made of stone. Firearms will be almost useless. Blunt force is the only thing they understand. Czyli wcale inwestowanie w broń palną nie jest takie dobre w tej grze. To świetnie, mam jeszcze parę pytań o gargulce. What can I tell you about them? Jak mogę z nimi walczyć? Jak mogę z nimi walczyć? With much difficulty, I'm afraid. Jeszcze jedno. Of course. Mam do ciebie kilka pytań. Zobaczmy, coś masz do Takamarini, Katedrze. Co wiesz o arkaniańskim sarkofagu? No more than yourself. But I do know that LaCroix is much too focused on acquiring it. His obvious need for it reveals a weakness that his enemies may one day exploit. A według ciebie co jest w środku? I do not know. Although I must admit that I sense a change in the night air. Something subtle and not altogether pleasant. Perhaps the arrival of the sarcophagus is the harbinger of something more dreadful. Na przykład? I will say no more. Dobra, spadam stąd. Okej, mamy w takim razie przedmiot do walki z gargulcem. Właśnie o to mi chodziło. Ten dziwny talizman jest niezwykle ciężki, a do tego emanuje ewidentną mocą zmniejsza on sumę obrażeń zadawanych przez gargulce. Super. Dobra, moi drodzy, tutaj w takim razie kończę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Udam się teraz do mojego mieszkanka, by zabrać jeszcze jedną wskazówkę, gdzie się udać w następnej kolejności w zadaniu związanym z Mythnikiem. I cóż, do zobaczenia w tamtym miejscu. Hej, papa.